Hej, witam was serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Hallak oczywiście i Somła SM. Somła SM, czyli dosyć nietypowy, trzeba przyznać, pojazd jak na magazynek francuski. No bo jeżeli zobaczymy wszystkie czołgi na 8 poziomie z magazynkiem francuskie, takie powiedzmy większe, no to tam pancerza za bardzo się nie uświadczy, prawda? A tutaj mamy czołg Somła, który wygląda na jakiś taki bardzo, bardzo miękki, ale bardzo miękki nie jest. I czy opłaca się tego typu pojazd kupić? No po pierwsze, jest to czołg dosyć mobilny, jak na pancerz, który posiada przynajmniej. Oczywiście on z przodu nie jest jakiś tam opancerzony mocno, wiadomo. Jest to duża bryła, duża landara. Jeżeli przeciwnik was zobaczy bokiem, no to koniec. Jeżeli bokiem ustawi się do was, to po prostu koniec, koniec. Tutaj hajeki będą wchodziły przynajmniej częściowo i zwykłe pociski, no to absolutnie wszystkie. Czy można sidescrapa zrobić tym czołgiem? No oczywiście sidescrapa tak naprawdę wszystkim można zrobić. Widzę, że wyczekane było, aż strzeli i teraz próbują panowie skrócić dystans do tej Skody, która w okienku się no pięknie zaparkowała tam. Oczywiście, czym, jeżeli zaparkujecie w okienku czołgiem wieżowym, a macie jakiś weak spot na wieży, to jeżeli przeciwnik będzie daleko, jesteście bezpieczni, ale jeżeli podjedzie, no to już wcale tak nie musi być. Jak widzicie, magazyn ładuje się 32 sekundy tutaj. I kolega ma całkiem sporo pocisków, gra zwykłą amunicją, jeszcze ma 20 oprócz tego. Na strzał 300, czyli też jest to sporo, 232, 1000 metrów na sekundę leci pocisk. Zaleta tego pojazdu jest właśnie taka. Raz, dwa i trzy. I to jest właściwie esencja. O, jeszcze dwie pestki prawdopodobnie bizontę załapie. Oj, chyba tak. Pięknie. O! No niestety, to się zdarza. Grając magazynkami, różnie to bywa, ale musicie... Posiadanie pięciu pestek, czterech pestek czy trzech w magazynku wcale nie oznacza, że będziecie takie obrażenia robić. Po prostu WOT jest tak grą, powiedziałbym, chimeryczną czasami, że nawet pewne strzały mogą wchodzić tylko częściowo. Czyli macie magazynek na 5, to nawet jak przeciwnik stoi gdzieś tam z boku i wydaje wam się, że te 5 wsadzicie, to wcale tak nie musi być. Zawsze ten pocisk może gdzieś polecieć w gąsienicę, gdzieś rykoszet zrobić na jakimś pancerzu bardzo skontowanym. No, niestety. O, ten kolega widzę, że schował się za domek. Ale Skoda zarobiła kalipa. No, jeżeli wjedzie im na plecy, to fantastyczny manewr. I zobaczcie, to nie jest czołg jakiś super jeżdżący może, ale na pewno można powiedzieć, że to jest czołg, który nie jest bardzo wolnym, ciężkim. No bo tutaj... No nie. No ten się chyba domyślał. Aj, zobaczcie, to była ta sama sytuacja. Kolega usiłuje go tutaj zdetrakować, widzę. Okej. Okay. Pamiętajcie, że mając magazynek, możecie pokusić się o strzały w zbiorniki na przykład. I w ten sposób przeciwnik, jeżeli nie zdąży naprawić, to naprawdę ma szansę oberwać z podpaleniem. Zazwyczaj te zbiorniki są z tyłu, nie zawsze tak jest, że one są w tym samym miejscu, ale jednak można chyba przyjąć ogólnie, że jeżeli czołg ma silnik z tyłu, to zbiorniki gdzieś tam z tyłu też będą. Co tu się stanie? A więc to ISU tak rąbał tam. To jest ISU. Oj, będzie widać Progetto, ale kolega przeładowany. No Progetto nie będzie miał szans raczej. Oj nie. Tylko nie można sobie pozwolić, zwłaszcza, że się widzę, przeładowuje dopiero. Oj. No nie można sobie pozwolić teraz, żeby
No właśnie, żeby jakiś pocisk, powiedzmy, nie trafił. Kolega ma jeden, ten jeden mu wystarczy. O, to było brzydkie. A nie, jeszcze jest Udes. Jeszcze jest Udes. Czy ta Skoda jest w stanie tutaj naderszyć go? Nie jest w stanie. Udes ogólnie niebezpieczny, bo on ma... No, Skoda ma ułatwione zadanie, ale czy wykorzysta? Zawsze można spróbować sprowokować przeciwnika do strzału. No muszą go rozwalić, bo nie mogą dalej atakować, jeżeli ten Udes tutaj zostanie. Co do tego, czy ten czołg warto mieć, czy warto go kupić, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jest to interesująca maszyna. Jego pancerz z przodu nie jest jakiś nieprzebijalny, ale jest na pewno znaczący. Wszystko się rozbija o losowania, bo jeżeli macie czołg, który ma pancerz jakiś naprawdę przepotężny, to właściwie was nie interesuje, czy w przypadku ósemki wylosuje was na ósemki same, czy na siódemki i ósemki, prawda? Bo wiecie, że pancerz macie mocny. Natomiast jeżeli pancerz jest tak trochę na granicy przebijalności, to wtedy dla was znaczenie ma ogromne, czy wylosuje was rzeczywiście tylko i wyłącznie na ósemki, czy też może na siódemki i ósemki. O, Leferdzia dopadli. Brzydale. I został jeszcze Tornwagen. I on tutaj już nic nie zrobi. Bidulek. Tak jest. 5400 uszkodzeń wpadło. Bitwa szybka dosyć. O, kolega zachował dużo hapsa. Także przytomnie zagrał. Zobaczmy wynik. A wynik jest taki, że kolega oczywiście MK zdobył medalu, tutaj nie ma, 5400 uszkodzeń, jak na 8 tier, bardzo, bardzo fajny wynik. Bitwę chciałem wam pokazać ze względu na to, że właśnie w kalendarzu adwentowym jest ten pojazd, zaraz go tutaj możemy zobaczyć. Proszę bardzo. 10200 golda, czy to jest warte 10200 golda, no... Prawdopodobnie Lis o wiele lepszym biznesem był, chociaż nie można tych dwóch czołgów porównywać, bo zawsze jak ktoś pyta, czy magazynek jakiś, czy czołg zwykły, no to oprócz tego, że ogólnie czołg musimy ocenić, to jednak trzeba brać pod uwagę to, że komuś magazynek może bardzo leżeć, albo odwrotnie, komuś może nie leżeć magazynek, bo uwielbia grać normalnymi działami. Także przed decyzją ewentualną o zakupie musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu magazynek wam odpowiada i dopiero później dalsze parametry czołgu brać. Tylko po pierwsze, czy magazynek? Z przodu ten czołg potrafi dingnąć sporo, aczkolwiek losowany na dziewiątki, dziesiątki to no nie jest jakimś twardzielem, absolutnie nie. Natomiast nie jest... wielkim ślamazarnym czołgiem, tylko jest wielkim, powiedzmy, w miarę jak na czołg taki ciężki, szybkim czołgiem i posiada magazynek na 5 pocisków po 300 uszkodzeń. Teoretycznie więc dużo czołgów powinien móc niszczyć na serię. Tylko jest tak, jak mówiłem wam poprzednio. Nie liczcie na to, że mając 5 pocisków w magazynku, będziecie strzelać po 5 pocisków z obrażeniami. No nie, no to jest WOT. Tutaj tak nie będzie, nawet jak będziecie pewni strzału. Oczywiście zdarzą się takie serie, jak najbardziej, ale będziecie też zgrzytać zębami czasami. Także Somła, dla mnie jest to czołg ciekawy, ale... Czy 10 tysięcy golda warto się pozbywać? Jak ktoś musi, to warto. Ale jak nie musi, to wydaje mi się, że może przykisić troszeczkę tego golda. Jeszcze będziemy mieli pewnie okazję do wydania go. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.